Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam Was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, przypominam oczywiście o konkursach dla osób wpłacających z kodem Croxy i generalnie na dniach chciałbym Wam dorzucić trochę więcej skinów, żebyście mieli więcej do wygrania. Oczywiście osoby wpłacające z kodzikiem, więc możecie w komentarzu pisać, jakie skinki chcielibyście zobaczyć tutaj właśnie do rozdania. No i oczywiście jak uda Ci się wygrać po wpłacie z kodzikiem Croxy, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, to wyskakuje Ci powiadomienie z takim prezentem i oznacza to, że udało Ci się wygrać. 6 koła, tyle mamy i trzeba tutaj spróbować to jakoś... Oj. Zdążyłem, stary. Tak dawno się z Simkiem nie pizgałem, więc mam nadzieję, że tutaj okaże się ta bitwa dla nas zwycięska. No zaczynamy niestety dobrze, a jest to bitwa underdog, więc no, tutaj liczymy na jak najgorsze skiny, no ale tutaj Simek no poleciał mocno. 1300 zł rękawice, zobaczmy. W ogóle takie rękawice są z 3 giga, była? Nie wiedziałem szczerze, wiem, że jest karambit właśnie sloter, no ale tutaj te skrzynki na trybie Joker mogą naprawdę konkretnie rzucić, więc liczymy oczywiście, że nie zdobędę jakiegoś karambita. Simkowi może lecieć, tak? Niech mu leci. Ja Simkowi dobrze życzę, tak? Niech chłopak ma, niech mu spadnie karambit sloter. Będę wtedy naprawdę zadowolony, że mojemu przyjacielowi się powodzi. No i tutaj ewidentnie... No Simuś, dziękuję tutaj za... Ej, czekaj, wyszliśmy na minus. Simek, to jest... Co ty za battle zrobiłeś? No... Imo chuj nie biznes, stary, tak naprawdę. No dobra, zróbmy jakąś inną tutaj bitewkę. Simek jakieś gówno tutaj zaproponował totalne. 5 razy Luxurious, do tego dorzucamy 2 razy Royal. 3300 zł. Koszt takiej bitwy. Zostaje nam 2 koła, jeżeli nie uda nam się tego wygrać, więc dorzucam bota. No liczyłem, że Simek tutaj będzie chciał się pizgać dalej, no ale no cojones, tak? No cojones. No jest to bitwa normalna, więc tu musimy liczyć na skiny jak najlepsze. MK Print Stream dla nas, no 1000 zł. To w ogóle hit, ta MK do góry poszła na przestrzeni jakiegoś czasu, od kiedy wyszła. 225 Golden Koi, kolejne otwarcie, rękawiczki Lysa. Niestety, chociaż ten Golden Koi, no 600 zł kosztuje, więc też coś tam sypie, tak? 2100 jest przewaga, no ale skrzynki Royal teraz, no tutaj musimy liczyć na jakiś banger. 500 zł, no nawet ta warta więc niż te rękawice. Ostatnia skrzynia, też GG stary, w tym momencie też GG. No tutaj niestety, no bot i samą nie poskłada, tak? Nie będę mówił, że nie. 2100. Czy tutaj jest jakaś bitwa, która mnie interesuje? No nie ma nic, więc trzeba tutaj ewidentnie stworzyć. No ja dawno tutaj procentóweczek nie grałem, więc może procentóweczka na slotera? Co wy o tym myślicie? No ja bym szczerze wjechał. Pierwsze otwarcie, no pusto, kto by się spodziewał. Naklejka na 13 grosz, lecimy dalej. No czytałem, 9 spadnie, no mam nadzieję, że tak. No nie jest to mała ilość skrzynek. Dawno tutaj nie bawiłem się w procentóweczki. Ostatnio to tylko tak naprawdę Dragonlora tam wjeżdżała na skrzynki procentowe. No coś tam było, coś tam się udało wygrać, ukąsić. No ale tutaj niestety, no słabiutko. No co mam po tej kosie za 600 zł? Jak my tu po tą M9 przyszliśmy, no i właśnie, 500 zł, chociaż czekaj, no, 1000 wtedy wyciągamy, jeżeli podtrzymamy... Co podtrzymamy, przepraszam? Nie no, panie prowadzący, no, super ci idzie, naprawdę, super, fantastycznie, no, chyba wyszedłem w sporą, coś mi się tak wydaje. Czekaj, ile możemy wrzucić? Maksymalnie, tyle możemy, 85, pokazuje nam teraz, jak dobry jest dany skin, który nam leci. Koła Simow. Mamy USP, stówka, słabiutko. No już nie mam, się wyzerowałem. Ale ile w tych skinach? A, sprzedałem wszystko. Dobra, 1100. No ja bym też szczerze wjechał jeszcze raz w te skrzynki procentowe z tą M9. Tylko wjechałbym w 2% teraz i no spróbujmy. Może teraz szczęście się uśmiechnie. Na 7 takich skrzynek mamy. Jeżeli nam się uda to wygrać, no to będę zadowolony, tak? Będziemy mogli, że tak powiem, dalej się bawić. No a jeżeli nie, no to będzie Ripperino. Zobacz, 7 skrzynek z M9 przeleciała. Już myślałem, że może spadnie dla wuja, ale no. No niestety nie tym razem. Zobaczmy dalej. 2%, czy to dużo? No nieraz pokazywałem, że to jest realne na takim procencie coś wyciągnąć. No niestety dzisiaj szczęście nie jest po naszej stronie. 1100 zł. Koszt tej bitwy. Czy tu się cokolwiek zadzieje? Czy zostaniemy po raz kolejny bankrutami? Chociaż ostatnio tak chyba w miarę dobrze się powodziło. No ale dzisiaj, no niestety, tragedia tak zwana, ostatnie otwarcie, no niestety M9 nie ma,